Cześć kochani, dzień dobry, witam was w następnym vlogmasie, we vlogmasie numer 21. Zostały nam w sumie 3 dni do Wigilii, czas leci jak szalony i wy w komentarzach to potwierdzacie, że nie wiecie kiedy zleciał ten vlogmas, leci naprawdę na maksa szybko. Ja tego vlogmasa zaczynam po godzinie 15, słuchajcie, to z tego powodu, że rano dokończyłam jeszcze vlogmas, który szedł dzisiaj na kanał, po prostu nie wyrobiłam się dzień wcześniej z całym materiałem i musiałam co nieco rano wam dograć. No a teraz wróciłam od rodziców z obiadku, byłam na obiedzie u rodziców, wróciłam, no i zaczynam ten vlogmas. Ogólnie od wczoraj, znaczy ogólnie w grudniu, ale od wczoraj mamy masę obowiązków. Jeszcze musieliśmy, wiecie, ogarnąć Wowko, ponieważ na weekend uruchomiliśmy dla was promocję, rabat, bardzo duży rabat z okazji świąt. No i po prostu tych zamówień faktycznie posypała się cała masa, bo zamawiałyście prezenty dla siebie, dla bliskich na święta. Także no, naprawdę jest sporo do zrobienia w związku z zamówieniami, ale to dobrze, ja się zawsze bardzo cieszę. Jak jest dużo pracy, to jest super, nie jest nudno, coś się dzieje, także nie można narzekać. I właśnie, czas tak szybko leci. Ja się dzisiaj zorientowałam, że ja nie mam jeszcze dla wszystkich prezentów, a tak naprawdę no, czas mega, mega goni. Na Wigilię muszą być przecież już upominki dla wszystkich gotowe. Także dzisiaj sobie przejrzałam, co dla kogo mam, a dla kogo nie mam jeszcze nic. Mam fajny pomysł na prezent dla babci. Moja babcia ogólnie nie lubi takich materialnych prezentów. Ona nie lubi, jak kupimy jej coś drogiego, damy jej coś drogiego z okazji świąt, tylko faktycznie woli coś takiego, wiecie, sentymentalnego. Ja zwykle babci po prostu właśnie szukam takich prezentów, które gdzieś tam będą dla niej pamiątką, wspomnieniem i tak dalej. No i wymyśliłam, że zrobię dla babci w tym roku razem z Wiką wspólny prezent. Wydrukujemy po prostu jej zdjęcia nasze wspólne z Wiktorią, takie aktualne, i wprawimy w jakąś ładną ramkę. Babcia ma masę naszych zdjęć poustawianych na komodzie, na szafkach, ale nie ma takich zdjęć aktualnych. Ma jakieś nasze, jak byłyśmy małe, z komunii, ale wydaje mi się, że takich z tego roku czy z zeszłego roku nie ma. A akurat z racji tego, że wychodzi nowa kolekcja Wowko już niedługo, byłyśmy na sesji u Bartka z Wiktorią i Bartek porobił nam wiele wspólnych, fajnych fot z Wiką, także myślę, że to będzie super pomysł dla babci i babcia bardzo się ucieszy. Moja babcia nie ogląda YouTube'ów, nie ogląda Instagramów i tak dalej, nie jest taka, wiecie, medialna, jeśli chodzi o internety, więc bez problemu mogę wam coś zdradzić, co jej kupię, no bo sama raczej nie obejrzy tego filmu, raczej na pewno. Także no, taki mam pomysł na prezent dla babci. I chciałam wam teraz pokazać resztę prezentów, które już mam, ale potem pomyślałam sobie, ej Klaudia, jest 21 i te osoby, które będą obdarowane, mogą jeszcze obejrzeć ten vlogmas i zobaczyć, co dostaną. Także to pokażę wam dopiero w takim filmie, w którym już jakby wiecie, chwilę wcześniej wręczę te prezenty dla bliskich, no żeby wcześniej się nie zdradzić i żeby mieli niespodziankę. Więc tylko prezent dla babci w sumie mogę wam zdradzić. Nad szafę w sypialni położyłam sobie walizkę, bo nie miałam na nią zupełnie innego miejsca, więc leży tam. Nie widać jej w sumie za bardzo, więc dobra, niech już tam leży. I zaczynam sobie mniej więcej myśleć nad tym, gdzie powiesimy obrazy. No i myślę, że ta właśnie ściana nad łóżkiem będzie taką jedyną ścianą w sypialni, gdzie będzie można co nieco powiesić. Myślę, że między tymi lampami. Także tak jak wam mówiłam, wybieram się do sklepu, muszę kupić te rzepy. Myślę, że zrobię to jutro. No i będę właśnie myślała, jak to wszystko fajnie rozmieścić, żeby ta sypialnia nabrała takiego naszego charakteru. Jutro oddajemy całkowicie mieszkanie w Sosnowcu, wiecie, jakby oddajemy klucze i tak dalej, także musimy jeszcze dzisiaj na pewno tam jechać, żeby sprawdzić, czy wszystko jest wzięte. Zostało jeszcze kilka jakichś takich drobiazgów, które trzeba zabrać. No i chcę, wiecie, podsuwać pralkę, podsuwać takie miejsca newralgiczne, gdzie ewentualnie mogło coś wpaść i mogliśmy o czymś zapomnieć. Jakaś biżuteria, wiecie jak to jest, czasami zostawi się coś na pralce w łazience, idąc pod prysznic, no i potem gdzieś tam, wiecie, to może gdzieś wpaść, także po prostu planuję tam jeszcze podjechać, żeby wszystko posprawdzać, czy wszystko jest wzięte. No i jutro już na gotowo oddać klucze właścicielom. I w ogóle jutro, słuchajcie, też mam wizytę u fryzjera, jadę do Bielska, mam już mega duży odrost, kolor jeszcze jest ok, jest dalej chłodny, więc tutaj nie ma problemu, że się ocieplił, no ale ten odrost już jest wielki, także przed świętami będę miała ładne włoski odświeżone. Moja gwiazda betlejemska stoi, opadają jakieś pojedyncze listki, ale to tam wiecie, normalne, ale w ogóle dzisiaj będąc na obiedzie u rodziców zobaczyłam po raz pierwszy białą gwiazdę betlejemską, w ogóle wcześniej nie wiedziałam, że są białe.
Także trochę się zdziwiłam. No i mama, jakby byłam u nich dzisiaj, dała mi też jemiołę. Stwierdziła, że nie ma świąt i mieszkania bez jemioły, trzeba mieć na święta jemiołę w mieszkaniu. My w tamtym roku nie mieliśmy w poprzednim mieszkaniu, ale teraz właśnie mama dała mi gołąbkę, chciała dać mi dużo więcej, całą taką, wiecie, kiść. Kępkę, nie wiem jak to powiedzieć, ale stwierdziłam, że nie, że jedna zdecydowanie wystarczy, także muszę sobie gdzieś znaleźć na nią miejsce, albo nad stołem, albo tutaj nad kanapą ją powieszę. Mama stwierdziła, że muszę mieć, także no wzięłam, nie odmawiałam. A więc jest choinka, prawilnie i mamy też jemiołę nad stołem. Wygląda trochę śmiesznie. Jak tak wisi, no ale może ją trochę podciągnę jeszcze do góry. Odrobinę. Dobra, chyba się już bardziej nie da. Dobra, lecimy sobie teraz z kalendarzami, dlatego że mam ogromną ochotę na coś słodkiego, więc pomyślałam, że jedyny słodycz, który taki mały mogę go teraz zjeść i nie jest duży, to jest właśnie kalendarz z Milki. Także numer 21 już jest coraz lżejszy, coraz pustszy. 21 mamy tutaj. Toffee, chętnie go zjem, przetestuję przy was. Pycha, on jest tak jakby z takimi kuleczkami pękającymi pod zębami, kawałkami toffee, tak jak trochę Dame. Nie wiem, czy kojarzycie te batoniki. Ta biała część z tego cuksa, jak wam pokazałam, smakuje trochę znowu jak dumle. Jak te takie toffee cuksy. Bardzo dobre. Następnie kalendarz Snyxa. 21, już druga strona, ostatni rząd. O, czarna? Czarna szminka? Nie, eyeshadow base, baza pod cienie, w formie takiego, zobaczcie, jakby błyszczyka, pomadki. To mi zaciekawiło, nie wiedziałam w ogóle, że mają w takiej formie bazę pod cienie, więc chętnie sobie ją przetestuję. Makeup Obsession już mega puste i zobaczcie, jaka 22 jest, 21 jest duża. Ciekawe, co tutaj będzie. To jest w ogóle jedyny kalendarz, który będziemy też otwierać 25. Już chyba na storiesach. O! Lustereczko malutkie. Ale kurde, w tej 21 już tak blisko świąt mogłoby być coś lepszego niż jakieś małe lusterko. No ale dobra. Albo na rozdanie, albo mi się przyda w kosmetyce. Zobaczymy. I jeszcze Nux. I w Nuxie. O, mamy mega duże okienko. Okno, a nie okienko. To co takiego ładnego. Very Rose płyn micelarny. O kurczę, taka dość spora pojemność w sumie. Mamy tutaj ile mililitrów? 40 ml. Fajnie na wyjazdy, nie? Do kosmetyczki. Spoczko. Wrzucam go tutaj do kolekcji swoich rzeczy z kalendarzy. I właśnie, były pytania odnośnie vlogmasów. Czy będzie vlogmas po 24? I słuchajcie, długo się nad tym zastanawiałam, ale teraz przy 21 dniu naprawdę zaczynam już czuć takie po prostu psychiczne i fizyczne zmęczenie, bo oprócz nagrywania vlogmasu też mam bardzo dużo pracy i innych tematów, które ogarniam, więc jakby nagrywanie codzienne vlogmasu to jest jedna z moich czynności w ciągu dnia. Oprócz tego, wiecie, prowadzę swój własny sklep, swoją markę i mam jeszcze masę innych obowiązków. W międzyczasie była jeszcze przeprowadzka, także ten grudzień, ten vlogmas był dla mnie bardzo, bardzo, bardzo intensywnym czasem, więc myślę, że te dwa dni po świętach, 25, 26, 27, może 28, raczej postawię na takie trochę wolniejsze obroty. Na pewno nie będzie tak, że w ogóle totalny reset i nic nie robienie, bo ja tak nie umiem, ale po prostu chciałabym mieć trochę więcej odpoczynku i trochę więcej czasu dla siebie, no bo muszę powiedzieć szczerze, że teraz w czasie vlogmasu nie miałam w sumie nawet dnia odpoczynku takiego, żeby mieć czas na odpoczynek. Nawet bardzo rzadko zdarzały się chwile, kiedy mogłam po prostu usiąść na kanapie przed telewizorem i włączyć sobie czyjś vlogmas, serial czy film. Nie było chyba takiej chwili. Wczoraj jedyny taki w sumie wolniejszy wieczór to było właśnie wtedy, kiedy przyszli rodzice i oglądaliśmy wspólnie KSW. Serio, jakby ten grudzień jest na maksa intensywny. Ja ogólnie raczej jakby, wiecie, się nie nudzę i każdy z moich miesięcy w roku jest raczej intensywny, ale chyba nie aż tak bardzo jak ten grudzień przez natłok tych wszystkich rzeczy, które się działy w tym miesiącu. Jeszcze, wiecie, teraz wchodzi niedługo ta nowa kolekcja, z nią też jest masa pracy, więc no po prostu dużo się
dzieje i myślę, że ten vlogmas faktycznie będzie do 24. Potem będę miała 3-4 dni takiego resetu od YouTube'a, od nagrywania filmów. No i zapewne już niedługo wracam z vlogami, które jakby wiecie, będą się nazywały vlogi, nie vlogmasy, ale będę dalej się tak samo bardzo starała na nich, jak przez cały vlogmas, więc dajcie znać, kto będzie dalej po vlogmasie oglądał vlogi na bieżąco, odcinek po odcinku, jak serial. Bo właśnie vlogmas traktowały się w większości jak serial. Że dzień po dniu nowy odcinek, żeby nadrobić zaległości. Jestem właśnie w łazience, myłam sobie ręce i kremowałam, ale przypomniałam sobie pewien temat i stwierdziłam, że poruszę go też z wami na vlogmasie tutaj. Otóż, jak byłam na ostatniej wizycie u fryzjera, to na storiesach, bądź na jakimś vlogu poprzednim, wspomniałam, że specjalnie dzień przed, albo nawet dwa dni przed fryzjerem, przed rozjaśnieniem, nie myję włosów. I w komentarzach tam kilka osób zarzuciło mi, że jak można iść do fryzjera z nieumytymi, nieświeżymi włosami. I ja właśnie jakby z tymi komentarzami poszłam do fryzjera, powiedziałam o tym dziewczynom, które zajmują się moimi włosami w studio Vivien w Bielsku i one mówią: Klaudia, no bardzo dobrze robisz, że przed rozjaśnianiem, dzień przed czy tego samego dnia nie myjesz włosów, ponieważ rozjaśniacz jednak ma jakiś wpływ na skórę głowy, wysusza tą skórę, podrażnia ją w jakiś sposób i zaleca się dzień przed albo nawet dwa dni przed nie myć włosów, żeby to sebum gdzieś tam się zgromadziło i żeby ta bariera ochronna na skórze głowy była. I to nie jest tak, że wiecie, ja dwa tygodnie czy tydzień nie myję włosów, idę do fryzjera i wtedy ten fryzjer mi je myje i musi dotykać takich przetłuszczonych włosów, tylko włosy, które nie są myte dzień bądź dwa, nie są przecież nieświeże, nie śmierdzą, przynajmniej moje, więc jakby to wręcz jest zalecane i tak samo tutaj informacja do was. Nie idziemy do fryzjera z niemytymi włosami przez tydzień czy przez dwa, ale jeśli rozjaśniacie włosy, to dzień przed czy dwa dni przed nie zaleca się myć włosów właśnie z tego powodu, który wam wytłumaczyłam, także żeby to znowu nie było dramy, myłam włosy wczoraj, więc dzisiaj ich nie myję, jutro ich nie myję, jutro mam wizytę u fryzjera, więc takie delikatnie, już błyszczące się przy skórze głowy będą właśnie na wizytę. No tyle ode mnie, ale stwierdziłam, że też to wyjaśnię sobie na vlogu, bo tamten temat wyjaśniłam z osobami w komentarzach, ale wiadomo, że zobaczyły to tylko nieliczne osoby, które czytają inne komentarze. No a tutaj tak do ogółu stwierdziłam, na vlogmasie też o tym powiem. I słuchajcie, update, po kilku godzinach byłam na mieszkaniu, bo sprzątałam, już wzięliśmy, wiecie, tak wszystko na czysto. Potem pakowaliśmy zamówienie na walkout, jest godzina 24. No i właśnie wróciłam do mieszkania dokończyć kolejną pracę, czyli dokończyć vlogmas, dokończyć nagrywanie. Słuchajcie, dzisiaj u mnie jest niedziela i tak u mnie wyglądają ostatnio serio weekendy. Nie pamiętam weekendu, kiedy miałam sobotę i niedzielę wolną i nie pracowałam, serio. Także wróciłam teraz, muszę rozwiesić pranie, zjeść sobie jakąś kolację. W tle jeszcze działa rumba, bo ją teraz włączyłam. No, wykąpać się i spać, a jutro z samego rana o 6 wstaję, bo o chwilę po 7 jedziemy już do Bielska na 9 z mamą na włoski. Oczywiście ta przewitka z parówką, bułką, majonezem i ketchupem to bardziej tak dla Beki. Chciałabym po prostu pokazać, że tak wygląda moja kolacja na szybko. Tak jak ostatnio kupiłam te bułki i parówki, no to widzicie, dzisiaj się przydało na szybko. Można zjeść sobie coś takiego, iść się wykąpać i iść spać. A jeszcze wcześniej zgrać materiał z dzisiejszego vloga. No ale majonezik, ketchupik, paróweczka, bułeczka to jest całkiem spoczko połączenie, takie wiecie, na szybko. Stanizowałam skórę, nałożyłam krem po umyciu zębów, założyłam gumeczki, zakładam je na każdą noc. Akurat tutaj raczej mi się nie zapomina, w nocy zawsze je mam, w ciągu dnia to tak wiecie, pół na pół. Do posiłku jeszcze jest ok, ale potem coś jem, wychodzę, zapominam i tak wiecie, no w ciągu dnia muszę się zmobilizować. Mam nadzieję, że od stycznia, jak już nie będzie tych codziennych vlogmasów i takiego biegania, jeszcze takich ostatnich tematów przeprowadzkowych, to będę o tym bardziej pamiętać, będę sobie po prostu brała do torebki i nagrywając w studiu zawsze mam łazienkę, ja mogę umyć ręce i je założyć, jak sobie przypomnę.
Także tak właśnie z tymi wyciągami. No i żegnam się z Wami. Bardzo dziękuję za oglądanie. Ten dzisiejszy vlog jest taki trochę krótszy, trochę mniej treściwy, ale to przez to, że po prostu połowę dnia zabrało mi ogarnianie pracy, obowiązków. Dlatego nie miałam aż tak dużo czasu, żeby nagrać Wam cały dzień od A do Z. Ale mam nadzieję, że już kolejne będą dłuższe, bo tak jak mówię, każdy dzień jest coraz bardziej taki stabilny, uporządkowany z racji tego, że już mamy praktycznie wszystko, wiecie, poprzewożone, poprzeprowadzane, no i już tak się zadomowiamy w nowych miejscach, w nowym domu, w nowym studiu. Na pewno w kolejnych odcinkach pokażę Wam też, jak wygląda moje nowe studio, pokój Wowkał, magazyn, także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Żegnam się z Wami. Buziak, pa, pa!